Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku powstaną parówki drobiowe. Było wiele pytań odnośnie tego właśnie cuda, więc zrobię to właśnie cudo. I te parówki będą z udek drobiowych, tylko z udek. Mam tu kilogram, kilo 300, to są te takie podudzia. Nie te pałki, tylko to ta krótsza kość, co jest. I w pierwszym etapie musimy to wytrybować, czyli usunąć kość. Mam tu swój wspaniały, cudowny ten miecz samurajski w ręku, w dłoni i wycinamy tą kość. To jest bardzo proste, oczywiście, żeby się nie skaleczyć, to jest też istotne, bo palce się jeszcze na przykład mogą czasami przydać. To jest szybka akcja, proszę bardzo, jedno wycięte i teraz tak. Tu jest jeszcze, o, kurczę, 6. To też musimy to wyciąć w tym miejscu. Proszę bardzo, takie coś. Trzeba wymacać, żeby nie było. I teraz tak. To przecinamy sobie powiedzmy na 3 takie kawałeczki i do osobnej miseczki. Kawałeczki do miseczki. Wcale nie czuję, że rymuje. Kości przekładamy do garnka od tych wszystkich właśnie udek. I potem uzupełniamy to zimną wodą tak, żeby to było przykryte i będziemy to gotowali na wolnym ogniu, bo ten wywar, to będzie wywar jałowy, bez żadnych przypraw, bez soli, po prostu to, co nam puszczą te kości, to będziemy używali oczywiście jaką część tego do tych parówek. No to, a tak, to sobie teraz powycinam wszystkie te kawałki i będziemy to za chwilę już peklować, przyprawiać i odstawimy to na 24 godziny. Więc ja to działam z tym i za chwilę się widzimy. Tak jak było widać na załączonym obrazku, wywar z kości już nam się zaczął, jeszcze nie zaczął, ale już jest na gazie w wodzie. Mięsa po wytrybowaniu mamy kilogram, jak w mordę strzelił. Oczywiście nie wspomniałem, że jest to skóry też tu są. Po prostu udka razem ze skórami. Teraz to musimy sobie zapeklować. Peklować będziemy mieszanką peklującą. 16 gramów na kilogram, pół na pół. Peklosól i zwykła sól. Tu mam takie coś przygotowane. Tak jak widać, peklosól i zwykła sól. Oprócz tego na 1 kg, czyli na tą ilość, co tu mam, przyjdzie 1 gram czarnego pieprzu drobno mielonego, zaznaczam, i czosnek granulowany też 1 gram na 1 kg. I teraz sobie to wszystko przesypujemy od razu teraz, już dzisiaj. Musimy to rozmieszać razem z tymi, z czosnkiem i z tym, z pieprzem, bo nam się coś skawaliło. Teraz to mieszamy i odstawiamy to na 24 godziny. Oczywiście jak ten wywar nam się zagotuje, to go przecedzamy przez, powiedzmy, sitko, żeby nie było tych szumowin ani, bo ja nie będę w tym momencie tego odcedzał, tak jak to się z rosołem robi na bieżąco, tylko po prostu niech to się pogotuje, zredukuje nam się to dużo, tej wody będzie dużo mniej, tego wywaru. Odlewamy to w jakąś szklankę, powiedzmy, do lodówki i jutro to będziemy mielić i będziemy działać z tymi parówkami dalej, także do jutra. Zapeklowane mamy mięso, tu mam ten wywar również, proszę, z lodem, bo był schłodzony tak porządnie. Nie będę tego pił. Dobra, na boczek. Będziemy to mięso mielić dwukrotnie przez sitko makowe. To jest najmniejsze, jakie tylko może być. Puścimy to dwa razy. Ja już blendował tego nie będę, żadnym blenderem, ani niczym w tym stylu. Więc teraz bierzemy się za mielenie, dobre wyrabianie. Tego wywaru dodam tyle, ile uważam, że konsystencja tego mięsa będzie odpowiednia i będziemy to nadziewać osłonki kolagenowe, które Wam pokażę wtedy, jak będziemy nadziewać. A więc do boju, kowboju! Farsz mamy rozmieszany, tego wywaru było z
100 ml na ten kilogram udek. I teraz tak, już jest w nadziewarce ten farsz. Tu mam osłonki kolagenowe i w tym właśnie będą te parówki. To są osłonki niby takie coś jakby celulozowe osłonki, nie kolagenowe. Źle powiedziałem. W każdym razie można wędzić. I teraz będziemy je tu, tylko ja to zrobię tak, bo ten lejek to nie jest taki idealny do tych właśnie osłonek. Powinno być troszkę cięższy, żeby to nałożyć, cała ta tuba, żeby nam naszła. Więc ja tu naciągnę tyle, ile się zmieści mi na ten lejek właśnie. Myślę, że tyle. Ucinamy sobie to, tak żeby można ponownie to nałożyć. Zawiązujemy oczywiście. O, takie coś. Końcóweczkę standardowo i napełniamy teraz te nasze paróweczki. Pięknie idzie. Powietrza być nie może. O. Tak, żeby można potem sobie jeszcze przekręcać to na odpowiednie odcinki. Skręca w bok. Kilogram to niedużo, więc i chyba wystarczy. O, teraz to ściągamy do samego końca, tak żeby nie było powietrza. O. I tutaj to zawiążemy w tym miejscu, na końcu, do końca. Takie też. I obcinamy. Z tego zrobimy dwie parówy. Tu w połowie oczywiście skręcamy. I tak robimy z całym farszem, więc działam. Tyle mi wyszło. To jest kilogram. Trochę mało na naszą bandę, ale tu głównie chodzi o to, że chodziło o pokazanie przepisu i najlepiej takie proporcje na kilogram, które podałem. Teraz to za chwilę powędruję, trochę to powisi na kiju, mam kij przygotowany, za chwilę idę podpalać wędzarnię i będziemy to wędzić 2-3 godzinki takim fajnym, ciepłym dymem, żeby to przesiąkło wędzonką, no i potem parzymy. Paróweczki powędrowały do wędzareczki i teraz wędzimy. Troszkę nam powisiały, poosadzały się 2-3 godzinki, tak jak wspomniałem, i parzymy. I potem już tylko zostanie jedzenie, także się nie mogę doczekać. 2,5 godziny wędzenia za nami, zabieramy te parówy, bo deszcz pada. Nie widać. Jędrniuszkę pięknie. Dobra, lecimy z tego deszczu. Niech się dalej wędzi to, co jeszcze tu jest. Wystudzone, już gotowe do jedzenia i teraz właśnie będziemy to próbować. Jedynym mankamentem, który takim niepotrzebnym zrobiłem, no to już Wam pokazuję, o co chodzi. Jak będziecie robić, to róbcie krótsze te pęteczka, bo u mnie w garnku musiało się rozwinąć. I tu teraz jest taka załamka. Nieładnie to wygląda. A jak wiecie, ma smakować, ale i wyglądać. Normalnie, nie wiem, że to ja to zrobiłem. Proszę się przesunąć i pokazać przekrój tych paróweczek. Rewelacja. Normalnie rewelacja. Spróbujemy sobie. Zobaczymy, jak się ubierają. Co to za... Gdzie to? Tu. Gdzie ta flika? No. Pięknota. Mówić to sobie można wszystko. Zróbcie się, przekonacie. Rewelacja, naprawdę. No, wytarta.
Jeszcze wezmę. Bez kitu. Pociapię. Jak już ciapam tak porządnie, na bogato będę ciapał. No, bardzo dobre. Delikatne. I patrz, i dwa razy było to mielone na sitku makowym i blendować nie trzeba było. Bo jest taka sytuacja, że można to równie dobrze potraktować blenderem, ale jednak nie było tej... O, to jest właśnie to, co mówiłem. Tej konieczności nie było, bo ten cały farsz od tych parówek jest super gładki, idealny. Normalnie idealny. Pesar Dziocho. Bardzo dobre. 2,5 godziny wędzenia. Tylko aby. Jak pachną. I przynajmniej wiemy, co jest, co mielimy, co mamy, co jemy. Rewelacyjne, naprawdę. Polecam wam, żebyście sobie zrobili takie parówęcje. No, i to tak wygląda na ten moment. A teraz standardowo ogłoszenia parafialne. Na Facebooku jest taka grupa jak Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam tam wszystkie osoby zainteresowane tą grupą, chęcią pochwalenia się swoimi wyrobami i nie tylko. Zapraszam na tą grupę. Jestem tam administratorem. Grupa rozwija się tak teraz i mam nadzieję, że będzie tak dalej. To jest jedna istotna rzecz. Druga istotna rzecz jest taka, że osłonki kolagenowe, jak również wszystkie inne przyprawy dostępne są w sklepie Lielux Polska, który będzie oczywiście link do tego sklepu w opisie. Oprócz tego będzie również kod rabatowy Kostrzewski 10, z którym będziecie mieć 10% rabatu na wszystkie artykuły, które sobie wrzucicie do koszyka, więc jak taniej, czemu nie kupować? A więc brać, żałować, nie kupować, a kanał subskrybować. O, wcale nie czuję, że rymuję. Oczywiście, jeśli film się podobał, lajkujcie, komentujcie. Kanał subskrybujcie oczywiście, dzwoneczek naciskajcie i parówki zajadajcie. Pozdrawiam, cześć.